Cześć wam, jak widzicie, jestem ponownie w Wiedźminie, dokładnie w tym samym miejscu, co zatrzymałem. Troszkę już minęło, więc z tego co wiem, próbujemy dorwać Detmolda. O Jezu, tego to się nie spodziewałem. No właśnie, musimy się pozbyć Detmolda, nawet nie mam takie zadania. Cenę. O, geje? Tam, taram, tam, 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 taram, tam, tam. Widziałeś Orsza Kradowida? Naprawdę, słowo daję. Ten gówniarz myśli, że jest królem świata. Bo się nie spodziewałem. Po tym, co ostatnio działo się w Redanii, w ogóle nie powinien się tu pokazywać. Jeśli wyrośnie na drugiego Wizimira, to szczerze mu życzę, by skończył jak pierwszy. I ta jego kreacja. Widziałeś? Dobrze, uwiniemy się jeszcze. Gacie w dół. Spodzianka. Dobrze, zanim zaklęcie rzucę. Złamałeś mi rękę! Złamałeś mi rękę! Wiesz, ile jest warta, suczy synu? Teraz jest już gówno warta, jak cały ty. No nie, no to będzie za łatwe. Czego chcesz? Dam ci wszystko! Nie jesteś w stanie oddać tego, co zabrałeś. Zadowolę się odcięciem ci jaj i poderżnięciem gardła. Jezu. Jakieś... Zbieraj, coś posiał. Tak zbyt proste to było, nie? Tyle? Czas uwolnić córkę Foltesta. Jestem zdziwiony. Spodziewałem się tutaj jakiejś walki, jakiejś wszystkiego. O, safe Detmold. Jeszcze to jego safe musi być, nie? Tutaj chyba, nie? O, właśnie. Jakiś mieczyk. Dobra. No i chodźmy teraz do córki Foltesta. Nic ci nie jest? Jestem Vernon Roche z Temerii, a to Wiedźmin Geralt. Jest przerażona. Jeśli Detmold ją tknął, zabiję kurwiego syna jeszcze raz. Co zrobisz z dzieckiem, Vernon? Mam umowę z Radovidem, a Vernon Roche zawsze dotrzymuje słowa. Królowie dotrzymują słowa tylko wtedy, kiedy jest im to na rękę. Byliśmy u niego razem. Słyszałeś, co powiedział? Wtedy jeszcze nie miałeś Anais. Teraz już masz. Powinieneś rozważyć wszystkie możliwości. Jestem żołnierzem, nie dyplomatą. To zacznij myśleć jak dyplomata. Decydujesz o przyszłości Temerii. No. Jaki interes może mieć Radovid w utrzymaniu niepodległości Temerii? Ożenił się już z jedną córką Foltesta. Wyda Anais za jednego ze swoich lordów lub poczeka, aż urodzi mu się syn. Jeśli Adda nie da mu syna, pozbędą się jej. Ożeni się z Anais i połączy dwa królestwa. Anais jest nieletnia. Ale dorośnie. Taka unia mogłaby się oprzeć nawet Nilfgaardowi. Anais nieprędko włoży koronę. Przez ten czas wiele może się wydarzyć. Pewnie, że tak. Ale nie da się wszystkiego przewidzieć. Myślę, że warto spróbować z Temerią. Zastanówmy się, co możesz zrobić. Albo złamać umowę z Radovidem, albo jej dotrzymać. Załóżmy, że ją złamiesz. Mam kolejnego wroga. Sam mówiłeś, że umiesz sobie z nimi radzić. W Loch Muin jest też delegacja Temerii. Może warto rozważyć wydanie im dziecka. Jan Natalis. Dobry żołnierz, ale marny polityk. Możliwe. Natalis nie jest mistrzem dyplomacji. Ale jego babka i twoja babka robiły w tej samej ziemi. Twój dziad i jego dziad rąbali tych samych wrogów. Jeżeli zaprowadzę dziecko do Natalisa, wybuchnie wojna domowa. Baronowie uznają jej dziedzictwo tylko wtedy, kiedy będą czuli but na karku. Nie twierdzę, że wydanie Anais Temerczykom rozwiąże wszystkie problemy. Wolność jest cenna, Vernon, ale ten tylko się dowie, kto ją stracił. Zastanowiłeś się, co powiedzą w Temerii na wieść, że Vernon Roche
wydał dziedziczkę głowie obcego państwa? Jeżeli Radowid dotrzyma słowa, możliwe, że będą mnie nosić na rękach. Uważaj, Vernon. Wkraczasz na śliski teren. Piętno zdrajcy łatwo odcisnąć. Trudniej się go pozbyć. Masz rację. Idziemy do Natalisa. Chodź, maleńka. Zaprowadzę cię w bezpieczne miejsce. W końcu Natalis jest Temerczykiem, nie? On tutaj ich reprezentuje. Myślę, że to będzie logiczne. Zdaje się, że ktoś nam zapewnił eskorty. Radowid? W imieniu króla Radowida domagamy się wydania dziecka Luizy Lavalette. Zmierzamy w innym kierunku. Nie obchodzi mnie to. Otrzymałem wyraźne rozkazy. Nie jesteśmy poddanymi Radowida. Jego rozkazy nas nie dotyczą. Jeśli nie będziecie chcieli po dobroci... Rozejrzyj się dookoła, zanim zaczniesz nam grozić, głupcze. Jezu. Ukryj się w budynku! Nie rozejrzał się. Nie rozejrzał się dookoła, no. Dobra. W razie wpierdzielam, żeby ich kurza nie obić. No. No to jak się magicznie obrócić starczą, jak zwykle. Okej. Jest dwóch starczami, jak zwykle. To płonąca róża jest. Zakon. No ja to niech się okaje. Okej. Dobra, jest to ostatni. Coś zrobić. Do obozu Temerii? Zmitrężyliśmy dużo czasu. Obrady już się pewnie zaczęły. Chodź, dziecko. Dobrze, że tego ścierwa nie ma już wśród żywych. Tylko ja wiem, kto zabił Hanselta. Z Detmoldem jest inaczej. Pamiętaj, że miał wielu potężnych przyjaciół. Geralt, psia mać, dokąd idziesz? Wracaj! No nie wiem. Jako szef niebieskich pasów zawsze miałem potężnych wrogów. Dobra, jednak z nim muszę iść. Musiałem sobie z nimi radzić. Nie wiadomo, jak Temerczycy przyjmą Anais. W jej żyłach płynie królewska krew. W Temerii wiele osób przyzwyczaiło się do myśli, że ta krew umarła wraz z Foltestem. Co chcesz przez to powiedzieć? Że nie jeden z twoich rodaków mógł pomyśleć o założeniu nowej dynastii. Mnie patrzeć, to już wielu tam myśli o tej nowej dynastii. Może tak ruchy? Ręki. Jeszcze jest niżej coś. Udało się. Loading, czy jakiś filmik będzie od razu? O, właśnie. Gdybyś chciał mnie znaleźć, będę z nią na obradach. Do zobaczenia, Vernon. Co, i to tyle? Myślałem, że ja też pójdę na te obrady, zobaczę, co się będzie działo. A, muszę wejść na obrady, okej. Po prostu dali mi możliwość sprawdzenia sobie czegoś, jakbym chciał. Szybkość generowania wigoru w walce. To się przyda. Produkcja obrażeń też się przyda. Co tu mamy jeszcze? Część działania eliksirów. No, też by się nawet przydało. No, weźmy to. Okej, teraz już tylko takie pierdoły biorę, mam drzewko praktycznie rozwinięte. I wzmocnienia bardziej, nie? Pasywne. Okej, które do obrady? Chwila, kurde, tutaj. Tak nie po drodze mi tutaj. Zobaczymy, może tędy da radę przejść. Powiadam wam, zarzućcie magię. Kurczę. Okej, to ten cyrk jest cały chyba, nie? Zostaw mnie! Dobra. Jednak dało radę tędy przejść, niedobrze. To będzie wielki moment. Gotów? Pewnie. Do dzieła. Mhm.
Temeria jest wewnętrznie podzielona. Jako konetabl nie mam prawa podejmować decyzji w imieniu całego kraju w sprawie rady i kapituły. Mam zaszczyt występować przed tym szacownym gremium, ale nie wiem, czy za tydzień nie przyjdzie jakiemuś baronowi do głowy unieważnić mój podpis. Do czego zmierzasz, konetablu? Nie zamierzam też ubiegać się o koronę, bo krew w żyłach nie ta. A i jako żołnierz znam swoje miejsce w szeregu. Przez ostatnie tygodnie w Wyzimie trwały obrady dotyczące sukcesji tronu. Z uwagi na to, że los ostatniego dziecka Foltesta pozostaje nieznany, nie udało się osiągnąć kompromisu. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak podzielić kraj na dzielnice, zgodnie z dotychczasowymi granicami baronii. No jesteśmy. Dobra. Zobaczymy. Ale Adda się nie zalicza jako te? Chociaż jak już wyszło za Radowidę, to szlachetni obradujący. Proszę, byście wymazali z pamięci moje słowa sprzed kilku chwil. Oto Anais Lavalette, w której żyłach płynie królewska krew. Prawowita dziedziczka temerskiego tronu. To dziecko jest Benkartem. Dziewczynka pojedzie do Wyzimy, gdzie zostanie przedstawiona szlachcie. Jest zbyt młoda, by rządzić samodzielnie, ale nasze prawo sukcesji przewiduje i takie przypadki. Myślisz, że to dziecko zasiądzie kiedyś na tronie Temerii? Natalis nie dopuści, by stała jej się krzywda. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. I dobrze, przynajmniej Temeria odzyskała swoją dziedziczkę. Przejdźmy do rzeczy. Nie będzie dokument tak źle tam, określający statut Rady i Kapituły jest, jak ustaliliśmy wcześniej, wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez Kapitułę. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej Kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. A czemuż nie mielibyśmy robić tego sami? Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, wasza wysokość. Kapituła chce mieć pewność, że będą to osoby kompetentne. Niech zgadnę, osoby, które zadbają o interesy Kapituły. Oczywiście, że tak, a podstawowym interesem Kapituły jest dobro Królestw Północy. Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków Kapituły i desygnowanych doradców. Czekamy już tylko na podpis Shili de Tancarville. Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastuchom. To prawda, wasza wysokość. Królowie, zanim podpiszecie ten dokument, wysłuchajcie tego, co mam do powiedzenia. Ależ ekscelencjo, z całym szacunkiem, sprawa ta nie dotyczy Nilfgaardu. Przybyłem tu na zaproszenie króla Henselta. Czy odmawiacie mi prawa do głosu? Leto. No proszę. Co to ma znaczyć? Ten człowiek próbował zabić mnie dzisiaj rano. Targnął się na życie cesarskiego ambasadora na waszych ziemiach. Rozumiem, że został przesłuchany. Wyznał, że to z jego ręki zginęli Foltest i Demavent. Wyjawił także tożsamość swoich mocodawców. Czarodziejki, to one pomogły mi dokonać zamachów. Mów dalej. Loża czarodziejek chciała usunąć władców, którzy działali przeciwko magom. Loża czarodziejek? Sporządziliśmy listę. A ich sprzedał ładnie. Filipa Eilhart, Margarita Lo Antilly, Tris Merigold, Keira Metz, Francesca Findaber, Ida Eman i wreszcie Sheila de Tancarville. Ku mojemu rozczarowaniu do loży należały też dwie czarodziejki Nilfgaardu. Asirevar Anahit
i Fringilla Vigo. Cesarz podejmie odpowiednie kroki w ich sprawie. No to się stało, nie? Loża sprzedana. Co to ma znaczyć, wasza wysokość? Aresztujcie ich. Wasz dokument będzie musiał poczekać, szanowni czarodzieje. Ludzie nie pierdzieli, nie? Nie macie prawa. Jeśli nie chcecie kolejnej jatki, tym razem w Lokmuin, poddajcie się. Sąd wyłuska zdrajców. Rzuci zaklęciem. Przecież w życiu by się tak nie poddała. Spadł. No dobra, to teraz będzie się działo. Geralt! Jesteśmy odcięci! Nie przedrzemy się! Załatw Chile! Nie ma sprawy. Zostaw to mnie. Tutaj? Pewnie tutaj. Zawróć, póki jeszcze możesz być mnie. Ty powstrzymasz mnie. Ani ty, ani nikt inny. Przykro mi, Sheila. Twoja godzina wybiła. Jest... W starych grach zawsze tak się robiło. Tylko z cynami prawie, nie? Udało mi się ustabilizować teleport. Nie masz gdzie uciekać. Prędzej czy później ktoś cię znajdzie. Wolę odejść na własnych zasadach. Gdzie Leto? Sesentesis się nim zajmie. Nim i wszystkimi głupcami, którzy dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Gdzie on jest? Nie wiem, głupcze. Szukam go od zabójstwa Foltesta. Leto szukał nas wszystkich. Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiesz? Loża szukała sposobu na pozbycie się Demavenda. To prawda. Był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychało. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto akurat znalazł się pod ręką. Foltest i Henselt. Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie Demavenda Leto wykorzystał złoto i magiczne wsparcie, by skontaktować się z Jorvetem. Elf miał go ukryć, dopóki sprawa nie przycichnie. Tak przynajmniej myślałam. To nie Loża wydała wyrok na Foltesta. Zatem kto? Nilfgaard. Leto to król kłamców i cesarz wśród zdrajców. Od początku działał ku chwale Wielkiego Słońca i Białego Płomienia tańczącego na kurhanach wrogów. Poszukał wszystkich. Mnie, Jorveta, twoją głupiutką Trisunię i ciebie. Masz dowody? Przed chwilą otrzymałam wiadomość od agentki Loży stacjonującej w Cintrze. Armia cesarska ruszyła. Właśnie forsują Jarugę. Myślisz, że w obecnej sytuacji północ może się obronić? Liczyć na kolejny cud pod Brenną? Nie wiem, ale to wy do tego doprowadziłyście. I odpowiecie za to. Nigdy nie uwolnicie się od piętna zdrady. To się jeszcze okaże. Bo z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy. Nikt nie opowie tej historii. Smok jest pod kontrolą Filipy. Gdy zniknę, zmieni miasto w płonący grobowiec. Smok zaatakował wojska Foltesta w czasie bitwy o zamek Lavaletów. To kłóci się z twoją wersją. Wtedy jeszcze był poza naszą kontrolą. Może i przegrałyśmy bitwę. Ale wojna dopiero się zaczyna. Jednak ty nie weźmiesz w niej udziału. To twój koniec, Wiedźminie. Żegnaj. Coś jest nie tak. Diament. Ktoś podmienił diament. Maskadę. Rozerwie mnie. Zdejmij go!
Zdejmij diament! Dam ci wszystko, czego chcesz! Wstawimy. Nie! Nie! To... O kurde, smok. To było mocne. Ej, ale jak? Miałem znak na sobie chyba. Kurde, smok trochę niefajnie działa, mi się to nie podoba. Ale okej, trzeba ogarnąć uniki tylko. No dawaj, smoku. Kurde. O kurde. Kurde, chyba nie ten w ogóle miecz mam, nie? Właśnie dużo życia ma ten smok. Dobra, jakoś idzie. Tam po razie dostanie po mordzie. Okej, okay. Coś się dzieje. Pierwszy etap pewnie skończony. Tutaj? Nie, gdzie? Do góry chyba. Okej, teraz pewnie będzie bardziej dynamiczna walka. Oj. Śmiesznie on przesuwa. No. Come on. Nie miałem znaku na sobie? Czemu nie razem ze znakiem tak ściągnął? Tylko wiesz, że to jest straszna hita pana od razu. Czy zapisałem się po pierwszym etapie, czy nie? Tak, uff, bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Okej. Okay. No jedziemy. Ale to był też taki moment, żeby sobie eliksiry wziąć, nie? O kurde, teraz do przodu też brakuje. No, dawaj. Okej. Okay. Jak ten ogień ściąga znak. To w ogóle nie widać tego. Dobra. O kurde, ja się nadziałem. Nie! Odejdź. Kurde, oko na mnie to wolno. Nie no, podpaliłbym. Znaczy.
No nie! Znowu mi ściągnął tym ogniem dziwnym. Jak nawet mnie nie trafił. Ale to jest słabe, naprawdę. Nie potrzebuję tej jaskółki ani niczego tak naprawdę, bo i tak ginę na hita od tego smoka. Ale nie szkodzi. Robimy go teraz, nie? Teraz go robimy. Dawać. Za stary na to jestem. No tam Geralt nie marudź, nie jesteś taki stary. Dobra, mi ściągnie ten znak pewnie. Już i tak mnie nie trafił przecież. Goni mnie. O nie, znowu ten ogień. Aj. Gdzieś tam lezie, tylko nie widać. Jest tutaj już, o kurde. O Jezu, sięgnął mnie. Serio? Tego głowa wygląda trochę jak obcy, jakiś śmieszny. Nie pasuje mi trochę tego głowa tutaj do tej gry. Dobra, dawaj, Geralt, dawaj. Jeszcze trochę życia mu zostało. Jakaś fajna muzyka by się tutaj przydała w tej walce, tylko słaby trochę. Patrzcie, to smok jest trochę uparty, bo jak tak dużo obrażeń dostał, was matka nie miała. To mógłby uciec, no, spokojnie. Chyba najtwardszym bossem. Jakieś inne i tak miały bardzo, bardzo mało życia. Szczególnie ten Draugr? On to w ogóle miał mało życia. Go na kilka hitów przecież od pracy załatwiliśmy. Się tak dziwnie zawiesił. Jak mi ściągnął? Nie wiem jak tego, od tego ognia już uciec. A nie, on ucieka już. Już koniec chyba będzie. O, coś do wciśnięcia. Dobra, już prawie myślałem, że nie będę musiał nic ściskać. Spadł pewnie. Szans już ten smok chyba. Można by było tu jeszcze jedną walkę z nim zrobić na dole, nie?
Kurczę, on jest na władzy tych czarodziejek, ale może... Może uda się go... odczarować. Chociaż i tak pewnie zginie. Zabijajmy go. Dał radę. Czarodziejki oni załapują teraz, nie? Zabili ją, wiemy? Dali radę, skubańce. Tu się pewnie zaczyna polowanie Radowida na czarownicę. Tak wygląda, nie? Mamy w trójce właśnie to, jak Radowid poluje na czarownicę. Kurde, spalił cały luk mój. Ci nieźle wkurzy. Twoje dzieło, panie! Na początku był chaos. To jest nawiązanie chyba do stworzenia świata, nie? Na początku był chaos, a później wszystko ładnie wyszło. I on też wszystko chce wybić, a później będzie wszystko ładnie. Epilog mamy już. Kończymy Wiedźmina, słuchajcie. Mamy epilog. Ciekawe, czy w tym odcinku jeszcze skończymy. Jest trochę szybko. Szczerze mówiąc, spodziewałem się znacznie więcej odcinków. O, pewnie. Jak poszło ze smokiem? Miał twarde lądowanie. Nadział się na drzewo. Ale żyje. Nie zabijam smoków. To oznacza, że czarodziejki mogą się nim jeszcze posłużyć. Roż to jeden z ostatnich smoków. Nie można go tak zwyczajnie zaszlachtować. W porządku. Sprawa jest prosta. Trzeba się pozbyć Filippy. To zostawiam już tobie. Dorwiemy je, Wiedźminie. Czarodziejki dostaną za swoje. Radowid i reszta królów już zbierają drewno na stosy. Co z Radą i Kapitułą? Prędzej spodziewałbym się powołania synodu inkwizytorów. Nie wszystkie czarodziejki zasłużyły na stos. Gdzie drwa rąbią? Tam wióry lecą, wiem. Jak się ma przyszła królowa Temerii? Bezpieczna. Nawet zaczęła mówić. Stary Natalis chciał dać jej lalkę. I wiesz, co powiedziała? Skąd mam niby wiedzieć? Że już nie chce zabawek. Chce dostać miecz i uczyć się walczyć. Chce pomścić śmierć ojca. Waleczna będzie. I co zrobiliście? Dałem jej sztylet oddziałów specjalnych. Będę ją uczył samoobrony, a Natalis sztuki wojennej. Będzie dobrą królową, czuję to. Co z Leto? Złapaliście go? Nie całkiem. Co to znaczy nie całkiem? Leto czeka na ciebie w dawnym obozie temerskim. Poinformował nas o tym przez posłańca. Chodźmy, a ty mów, co tu się zdarzyło, gdy walczyłem ze smokiem. Grabienie, gwałcenie, mordowanie. Czekasz chwilę? Niekoniecznie w tej kolejności. A kto kogo? Królowie spuścili żołdactwo ze smyczy. Mieli zająć się zdradzieckimi czarodziejkami, ale dość szybko stwierdzono, że każdy mag to zdrajca. Żołnierze mieli ogromną przewagę liczebną. Ponadto w mieście działają blokady magiczne, utrudniające rzucanie zaklęć. Gdy władcy otoczeni zbrojnymi kordonami opuszczali miasto, luźne grupy wojaków zaczęły wyłapywać czarodziejów. Większości znanych i potężnych udało się uciec. Reszta została zamęczona na śmierć. Ej, git. Znaczy, no, tak jakby. Spokojnie, chcę pomóc. Trzeba im pootwierać oczy. Muszą widzieć. Oszalała. Oni nie żyją. Ja też umarłam, ale otworzyłam oczy, zobaczyłam. Co zobaczyłaś? Pokojowe obrady. Pokojowe obrady. Pokojowe obrady. Świat oszalał. Wynośmy się stąd. No nieźle. Rozwijajmy się. Aha.
Aha, nie, chwila, jestem przysiadłem. Dobra. O, tutaj. O, nieźle. Też był czarodziej? Stój. Coś słyszałem. Kolejni maruderzy. Znaczy tam wcisnęli tak... Tam jest! A jeszcze... Radowid chce jego głowy! A jeszcze, żeby walczyli, no? To czemu mnie? Czemu moją głowę? Nie mogę uciągnąć miecza. Nie mogłem wyciągnąć miecza. Dlaczego Geralt nigdy nie wyciągnie miecza? Jak widzi, że ktoś na niego biegnie. Jak po... miał to... Dobra, to też wiem. Nie wiem, ja... i co... dać... nie... co... A że ci się rozgadali. Gwałcenie, mordowanie. Idziemy na szybko. Niekoniecznie w tej kolejności. Kto kogo? Królowie spuścili żołdactwo ze smyczy. Mieli zająć się zdradzieckimi czarodziejkami, ale dość szybko stwierdzono, że każdy mag to zdrajca. Żołnierze mieli ogromną przewagę liczebną. Ponadto w mieście działają blokady magiczne, utrudniające rzucanie zaklęć. Gdy władcy otoczeni zbrojnymi kordonami opuszczali miasto, luźne grupy wojaków zaczęły wyłapywać czarodziejów. Większości znanych i potężnych udało się uciec. Reszta została... Dobra. Świat. Idziemy. Okej. Okay. Teraz będę przygotowany. Stój. Coś słyszałem. Kolejni maruderzy. Tam jest! Radowid chce jego głowy! Oj. A co oni się tak bronią? A trzeba jakoś im od pleców tu zejść? O kurde. Jeszcze mam kuszników. Gdzie jest mój pasek, kurde, adrenaliny? Chciałem go użyć. Że w epilogu specjalnie mi tego nie dali, żeby Leto nie zabijać zbyt łatwo. Dobra. Nie! No serio? Come on! Dlaczego wy to robicie? To jest trochę przesada. Przydajcie mi skończyć Wiedźmina w tym odcinku, żebym musiał specjalnie kolejnego nagrywać na samą jakąś walkę ostatnią z ostatnim bossem na przykład, nie? Okej. Okay. Dobra, pogadaliście. Idziemy. Gwałcenie. Najgorsze jest tutaj ten kawałek, co trzeba przejść. Niekoniecznie w tej kolejności. Kto kogo? Królowie spuścili żołdactwo ze smyczy. Mieli zająć się zdradzieckimi czarodziejkami, ale tak, dość szybko stwierdzono, że każdy mag to zdrajca. Żołnierze mieli ogromną przewagę liczebną. Ponadto w mieście działają blokady magiczne. Jaki śmierć w ogóle znalazłem? O, właśnie. Gdy władcy otoczeni zbrojnymi kordonami... Czekajcie, może jeszcze coś w niego wsadzimy. Skoro tak... Obrażenia plus 7. Zbroja. Obrażenia plus 5%. Obrażenia plus 5%. Okej. Okay. Większości niech znanych będzie. I potężnych udało się uciec. Fajnie ten mierzki. Reszta została duży. Zamęczona. No tak wręcznie prawie. Świat. To ogólnie są chyba miecze wręczne. Co ja gadam? Wiecie, dobra. Tak i dwa jeszcze. Stój! Coś słyszałem. Kolejni maruderzy. Tam jest! Radowid chce jego głowy! Chodź tam nie marudź. Ach, będzie siekać teraz ładnie. Ła! Najsik. O, to jest miecz, nie? Ła, siwa. Ok.
Okej, na dwa hity od razu spadł. Fajny miecz. Nie rozpysz. No i git. Takim mieczem to można walczyć, co? Może wciągnąć jeszcze coś. Co z Nilgardczykami? To nie plotki. Skąd wiesz? Od Shili. Była zadziwiająco dobrze poinformowana. Jeśli to Nilfgaard, to szykuje się wojna. Tyle czarodziejów tutaj było, naprawdę? Czy oni zaczęli wszystkich już po prostu mordować? Dobra, zapiszemy sobie w tym miejscu. No i właśnie. Leto. Triss. Zakończmy to. Nie rusz. Pójdę sam. Sam? Dlaczego? Zaopiekuj się Triss. Czekajcie na mnie przy bramie miejskiej. Jeśli nie wrócę w ciągu godziny, ruszajcie beze mnie. Ale... Zrób o co proszę, Rosz. Muszę załatwić to sam. Nic ci nie jest? Nie. On wyrwał mnie z rąk Nilfgaardczyków. I bronił przed żołdactwem. Pora to zakończyć. Rosz czeka na ciebie. Dołączę wkrótce. Geralt. Pomogę. On może ci wyjaśnić, co się stało. Wtedy. Wiem, Triss. Dlatego muszę z nim pomówić. Nie daj się zabić, Wiedźminie. Nie dam. Okej. Kamara to? Długo to trwało. To błyskotka z Megaskopu Shini. Podmieniłem diamenty. Ten w Megaskopie miał skazę, niewielką, ale wystarczającą, by wybaczyć teleport. Cesarscy teoretycy magii zapewnili, że efekt będzie spektakularny. Był. Dobrze. Gdyby przeżyła, mogłaby tylko cierpieć więcej i dłużej. A swoją naiwnością i pychą bardzo mi pomogła. Bez niej nic bym nie wskórał. Zapewne. Jesteś gotów odkryć kartę? Każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment. Ale najpierw... Napijmy. Wódki? Pewnie. Daj. Zaschło mi w gardle. Na starą znajomość. No ja niestety nie mam. Dalibyście też. Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Yennefer. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś, ale jak mawiają, de gustibus non est disputandum. No proszę, idzie filmik. Przesilenie zimowe 1270. Midinvern. Noc magii. Leto nie kłamał. Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Yennefer. Nie da się zabić upiora. Można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szans zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja. Był inny niż wszystkie elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Ten elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był najeźdźcą. Dobiliśmy targu. Moja dusza w zamian za duszę Yennefer zgodził się bez wahania. No proszę. Chłopie, Geralt, zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. Wspomnienia wróciły. Pamiętam drzewo wisielców i dziki gon. Zabrali mnie w zamian za Yennefer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. Ścigałem cię z wielu powodów.
Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. O kurde, mamy trochę do pogadania. Opowiedz mi o Yennefer. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni, bredziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty. Co dalej? Szybko się okazało, że baba ma charakterek. Dała świąte znaki. Wodziła Egana, próbowała nas poróżnić. Po tym, jak się poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyłaby miesiąca. Miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko czarodziejką bez pamięci. Byliśmy w sercu cesarstwa, a w Nilfgaardzie czarodzieje z takimi odruchami albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich końmi na Placu Zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincję i wyciągaliśmy ją z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby. Mnie, Egana, Serita i Yennefer. Cesarskie tajne służby? Mhm. Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Vatiera de Rido, a parę tygodni później samego cesarza. Ja, prosty wiedźmin. Co z Yennefer? Nie widziałem jej więcej. Cesarz zaproponował mi misję w Królestwach Północnych. Co się zaś tyczy Yennefer, z jakichś względów była dla Emyra ważna. Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o loży. Cesarski wywiad ma swoje sposoby. Wiem tylko, że Yennefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi Vatiera. Później pojechaliśmy zabijać królów północy. Więcej nie wiem. Zatem jest w cesarstwie. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. No proszę. Wiemy, gdzie jest Yennefer. Skąd wiedziałeś, gdzie znajdziemy Dziki Gon? Każdy wiedźmin noszący na szyi wężowy medalion zna to miejsce. Kiedyś nawet myślałem, że moją szkołę założono specjalnie po to, by rozwiązać zagadkę upiornych jeźdźców. Wiesz, kim naprawdę są jeźdźcy Dzikiego Gonu? Z tego, co zrozumiałem, to były jakieś cholerne elfy. Wszystko okazało się wielkim oszustwem. Legendarny zwiastun wojny jarmarczną sztuczką. Zapewniam cię, że żaden bazarowy magik nie jest w stanie stworzyć orszaku widm, pędzącego po niebie, ani wywołać amnezji. Oświeć mnie zatem. Dziki Gon to fakt. Sam odpędzałem i zabijałem upior Gonu. To duchowa emanacja, awatary prawdziwych jeźdźców. Tych, których spotkaliśmy pod drzewem wisielcu. Chcesz powiedzieć, że zabrały cię elfy? Materialne skurwysyny, najzwyklejsze w świecie? W swoim może i najzwyklejsze, ale u nas są obce. Wiesz, skąd wzięły się potwory w naszym świecie? Znasz teorię o koniunkcji sfer? Każdy wiedźmin ją zna. Więc wiesz, że istnieją inne sfery. Nasi najpotężniejsi czarodzieje są w stanie otwierać pomosty między światami. Przyzywają stamtąd potwory, które później musimy zabijać. Elfy, które widzieliśmy, pochodzą z innego świata, nie zostały przyzwane. Same się tu dostały. Zapewne nawet dla nich jest to bardzo trudne i łatwiej im wysłać swoją duchową emanację. Osobiście wyprawiają się tu tylko w szczególnych wypadkach. Takich jak twój i Yennefer. Tak. Czyli elfy z innego świata i ich tresowane upiory. Czego od ciebie chciały? Domyślam się, ale to nie twoja sprawa. Dlaczego wiedźmin zgodził się zabijać ludzi dla innego człowieka? Dla cesarza, Geralt. On nie jest zwykłym człowiekiem. Władcy z północy mogą mu co najwyżej własnymi pyskami polerować na kolanniki. Dlaczego? Obiecał odbudować szkołę węża. Wiedźmiński zakon, w którym mnie stworzono. Szkoły wiedźmińskie na południu upadły dawno temu, a sami wiedźmini stali się banitami bez prawa wstępu do większych miast. Poza Eganem i Seritem jest jeszcze dwóch wiedźminów ze szkoły węża, których znam. Nie wiem, gdzie są. Nie widziałem ich od lat. Teraz będą mogli przestać się ukrywać. Wrócić do domu. Dlaczego na mnie czekałeś? Wiedziałem, że nie odpuścisz, że będziesz mnie ścigał. Nie mam zamiaru się ukrywać. Prawdę o mnie znasz tylko ty i kilka osób, których słowo nic już nie znaczy. Nigdy nie uważałem cię za wroga. Chcę iść w swoją stronę, ale jeśli będę musiał z tobą walczyć, niech tak będzie. Ta historia kończy się tutaj i teraz. Jaki był ostateczny cel? Zabić tylu władców, ilu się da. Winę zwalić na czarodziejki. Wywołać chaos, przygotować północ na inwazję. I wiesz, co mnie najbardziej bawi? Trafiliśmy na bardzo podatny grunt. Niezależnie od wyniku wojny jeszcze długo będą się oskarżać, dochodzić praw, mścić i kłócić. Północ przypomina ogarnięty pożarem burdel, jak mawia twój przyjaciel Jaskier.
O kurczę, jest trochę tego. Skąd wiedziałeś o loży? Od cesarza, Livatiera de Rido, cesarskiego arcyszpiega. A oni wyciągnęli to z Yennefer. Odzyskała pamięć? A nie mówię, że świadomie to niosła na koleżanki. Podejrzewam, że znaleźli sposób, by dobrać się do jej wspomnień bez jej wiedzy. Przy moim przesłuchaniu był też czarodziej. Młody, dumny oficer wywiadu. Dostarczono mi listę czarodziejek zasiadających w loży. Przy rozmowie był sam Emyr, Vatier i ja. Tylko oni wiedzieli o misji. Jak skontaktowałeś się z Shiną? Gdy już dowiedziałem się o loży, nie było większych problemów. Na początku patrzyła bardzo uważnie na każdy mój ruch. No, wyglądam jak wyglądam. I jeśli tego chcę, każdy prędzej czy później zaczyna mnie traktować jak tępego osiłka. Kręciłem się wokół Shiny i zabiłem dla niej parę bestii. Marudziłem, że jestem nieszczęśliwy, że świat jest niesprawiedliwy. Zadbałem też, by kilku wiarygodnych świadków mogło nas powiązać. Takie zabezpieczenie na przyszłość, gdyby mnie złapano. Jednocześnie przygotowywałem się do zamachu na władcę Kowiru. Pierwotnie to Esterad Tysen miał być pierwszą ofiarą tajemniczych zabójców. Zanim do tego doszło, Shila zleciła mi zabójstwo de Mavenda. Los się do mnie uśmiechnął, już nie musiałem jej wrabiać, wystarczyło tylko wykonać zlecenie i pójść za ciosem. Jak udało ci się zabić de Mavenda? Dzięki czarom Shili. Znaliśmy każdy jego ruch, zwyczaje i zachowania straży, wszystko. Pozostało tylko zadać ostateczny cios. Mieliśmy bardzo komfortową sytuację. Ale i tak było ciężko. Ledwo uszliśmy obławie. Gdyby nie Skojatel Jorveta, znów pomysł Shili, nie udałoby się. A tak nie dość, że udało się zabić de Mavenda, to jeszcze byliśmy kompletnie poza zasięgiem loży i mogliśmy zaplanować zamachy na Foltesta i Henselta. Skąd wiedziałeś, że Foltest przyjdzie do klasztornej samotni? Plan zabicia Foltesta ułożyliśmy z Jorvetem. Król Temerii nie krył się z tym, że zamierza rozprawić się z Lavaletami. Byłem pewny, że będzie chciał zabrać Benkarty, a gdzie chowają dzieci w czasie oblężenia, jak nie po klasztorach? Musiałem zostać mnichem, ale nie mogłem przyjść do klasztoru i powiedzieć, że spłynęło na mnie objawienie. Ale to byłoby niewiarygodne. Dlatego patrol Ariana natknął się na oddział wiewiórek torturujących bezbronnego mnicha. Dzielni wojownicy przepędzili elfy, a ja znalazłem schronienie w klasztorze. Nikt nie zauważył, że nie jesteś okaleczony? Mnich, który mnie leczył, dostał dużo orenów za milczenie. To była tylko pożyczka, potem go zabiłem. Tylko umarli nie zdradzają tajemnic. A potem wystarczyło czekać na rozwój wypadków. Kiedy zobaczyłem, że wchodzisz do komnaty z Foltestem, pomyślałem, że plan się nie uda. Na szczęście nie rozpoznałeś swojego starego drucha. Po głosie mógłby rozpoznać, co? Ale wtedy jeszcze nie pamiętaliśmy wszystkiego. Kiedy postanowiłeś pozbyć się Jorveta? Kiedy zorientowałem się, że nie będę mógł nim manipulować. Był zbyt spostrzegawczy i niebezpieczny. W każdej chwili mógł przejrzeć moją grę. I to był błąd. Póki chronili cię Skojatel, byłeś nie do ruszenia. Ale też nic nie mogłem zrobić. Gdybym dobił Ciarana... Ale nie dobiłeś. Dzięki temu udało mi się skonfliktować cię z Jorvetem i zmusić do ucieczki. Pamiętaj. Pozwoliłem ci żyć, a mogłem zabić. Pamiętam. Szkoda, że nie wyprawiłeś się na Henselta osobiście. Historia potoczyłaby się inaczej. Może bym go zabił. Może ty zabiłbyś mnie, kto wie. Ale śmierć Henselta, mimo że potrzebna, nie była już konieczna do realizacji naszego planu. Poza tym ktoś i tak go sprzątnął. Wiesz kto? Obaj wiemy. Kończmy to. Dobra. Mam dość rozmów. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki? Po łyku. Trzymaj. Oj, będzie długi odcinek, ale już chcę go skończyć tutaj. Już skończymy tutaj Wiedźmina, nie? Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę i
nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię. Dobra, słuchajcie, ja ogólnie lubię postać Leto. I rozumiem to, że on chciał odbudować szkołę, dlatego wybrał taką niefajną drogę, więc pozwolę mu odejść. Wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czuję, jak wspomnienia wracają. Twoja śmierć nic nie zmieni. Idź w swoją stronę. Tak po prostu? Żadnych gruźb, życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Geralt. No i koniec. Ostatniego głosa nie ma. Jakby nie patrzeć. Co tam? Znalazłeś? Ogólnie to za pierwszym razem, jak grałem Wiedźmina sam też, to też puściłem Leto, wiecie? Jakoś lubię tą postać i nie chciałem go wtedy zabijać. Dlatego teraz tym bardziej chciałem wybrać tą samą pozycję jak wtedy, tą samą decyzję. Już będzie koniec. Będę jeszcze napisy. Bo jakby to było, jakbym nie zawalczył jednak z Leto, nie? Że stchórzyłem. Może i tak byście powiedzieli, ale zmierzę się z nim. Jak najbardziej. Leto, Triss, zakończmy to. Nie rusz. Boję się go. Pójdę sam. Pomijam dialogi, dlatego że dopiero co je czytaliśmy. Oczywiście ja grę kończę, jak go puszczam. Odmieniłem nie... Daj. Ale zobaczymy za starą znajomość. Chcę się z nim zmierzyć. Dobra. Odzyskałeś pamięć? Odcinek będzie naprawdę długi, nie? Przesilenie zimowe 1000. Chłopie, kończ. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki. Po łyku. Trzymaj. Chciałeś się napić. Przed końcem. Okej. Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują jaru. Jesteś głupi, ale to nie jestem. Walczymy. Gotów? Bardziej nie będę. Dobra. Boisz się śmierci? Nie filozofuj, walcz! Nie boję się. Jak to jest być martwym? Walcz, mówię! Czekam, aż mu się znak skończy. O, ty drajno. Bo teraz mu nie przebije tego, więc trzeba będzie chwilę zaczekać. Ciekawa muzyka, jednak nie uważam, żeby była super. W ogóle posłuchajcie wszystkiego, co było w napisach, dlatego że już jestem po tych napisach, po tym w całym dialogu. Dlatego nie będę się tutaj wypowiadał już na temat Wiedźmina samego w sobie. Mam nadzieję, że tam nic nie pomyliłem, dlatego że nagrywam to tylko na dwa razy, czy na trzy razy aż tą końcówkę. Dobra. Już. Aj, no, sypiam znakami. No, kurczę.
Wspólnie! Daleko! A teraz dostał. Tak, chyba jednak nie chcę. Jakoś na razie jestem górą. Musimy sobie chociaż sztyletem raz? W całej grze? Aha, dobrze. Koniec. Dałem radę go pokonać. A jeszcze ten Geralt, no. Dawaj, dawaj. Ciekawy, czy większość osób wybrała, żeby on przeżył, czy nie. To co, przechodzimy już do zakończenia, bo to całą resztę już będziecie widzieli. Czy już w sumie widzieliście? Myślę, że tak to wrzucę tą walkę pod koniec. Przed samymi napisami. Teraz będą boom napisy. Trzymajcie się. W poszukiwaniu zabójców królów Wiedźmin przeszedł długą drogę. We Flotsam zabił Bernarda Loredo, jednak mało kto opłakiwał komendanta. Flotsam pozostało w rękach temerskich, a władzę nad garnizonem i miasteczkiem przejął pewien szlachcic z Wyzimy, wróg Kedweńczyków i, jak mówią, zapalony wędkarz. Wiedzcie, że o czynach Wiedźmina do dziś opowiada się przy ognisku w Bindudze. Wedirn, Wiedźmin był świadkiem wielkiego zwycięstwa Kedwen. Wojska Saski Smokobójczyni zostały pobite pod Wergen przez armię Henselta, co położyło kres wiośnie ludów. Żołnierze spod znaku Jednorożca zajęli Dolinę Pontaru, a górne Edirn, jak przed laty, zostało wchłonięte przez potężnego sąsiada. Dopiero następne wydarzenia pokazały, że triumf Henselta był krótkotrwały. Tymczasem tron Temerii stał się obiektem gry prowadzonej przez baronów. Wielu śniło o koronie, jednak nikt nie miał wystarczającego poparcia, by zasiąść na tronie w Wyzimie. Nadzieją dla królestwa na skraju wojny domowej była mała Anais. Faktyczną władzę pełnił Interrex Natalis, jednak to mała dziewczynka stała się symbolem zjednoczenia kraju. Burza, jaka rozpętała się nad północą, przynajmniej w części wynikła z manipulacji czarodziejów. Wydawało się, że to oni skorzystają najwięcej na zamęcie w Temerii, Edirn i Kedwen. Prości ludzie obrócili się przeciw czarodziejkom i wszelkim odmieńcom, nie wyłączając wiedźminów. Warowne zamki, które dotąd chętnie gościły adeptów magii, zamknęły bramy przed szukającymi ratunku. Rozpoczęło się polowanie na czarownicę. No właśnie, to co mówiłem, nie? Właśnie mamy w Trójce, jak oni polują na te czarownice. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia mus. Któż mógł przewidzieć, że burza nad królestwami północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Rivii. No i dobra. Po napisach mam jeszcze zakończenie gry? No dobra, chętnie sobie to zobaczymy.
Cóż mogę powiedzieć? Mamy w końcu ukończono drugiego Wiedźmina. Trochę przy nim posiedziałem, trochę się to przedłużyło, dlatego że nie nagrywałem codziennie, ani nie pojawiały się odcinki codziennie, tak jak zaplanowałem to po skończeniu pierwszej części. Co do Wiedźmina trzeciego, to trzeba będzie chyba trochę na niego zaczekać, wiecie, bo mam cały czas problem ze streamowaniem z PlayStation. Troszkę próbowałem Skyrim, ale jak wiecie, był lekki problem, nie? Jakieś takie nieraz piksele aż było widać. Więc ta jakość nie jest taka zadowalająca, jaką ja bym chciał. Nagrywanie to już inna sprawa, bo nagrywać z PlayStation mogę, nie najgorszej jakości. Chociaż też zdarzają się takie przycięcia dźwięku przede wszystkim. Pewnie zauważyliście to z PS Plusowych gierek. W tym razie z PlayStation mam cały czas te problemy ze streamem, więc na razie z Wiedźminem trzecim zaczekamy. No i właśnie to jest to, że Wiedźmina trzeciego chciałem przejść na streamie, dlatego że tam jest bardzo dużo zadań pobocznych, jakichś takich polowania na te wszystkie te pierdoły, gniazda potworów i tam różne inne ciekawostki na mapie, które trzeba przejść, i żeby zrobić te wszystkie achievementy. Ja chciałbym w ogóle zrobić platynkę sobie w Wiedźminie trzecim. Nie chcę mi się, szczerze mówiąc, kupować Wiedźmina na komputer, żeby grać na komputerze, skoro mam już tam wszystkie dodatki i fajnie, bo przechodziłem, to myślę, że na PlayStation fajnie byłoby też zagrać. Mi to tam nie robi różnicy, że gram na komputerze czy na PlayStation. No chyba, że chodzi o samą grę, o jakość. Nieraz jest różnica w grafice, nieraz jest różnica w rozgrywce. Przede wszystkim to, że gramy padem, a nie myszką. Więc właśnie chodzi o strzelanki głównie, nie? Więc strzelanki to wiadomo, lepiej grać na komputerze. Ale wiecie co, nawet słyszałem, że widziałem ten filmik, że jest myszka chyba do PlayStation z takim osobnym padem i to wtedy można też grać, więc według mnie to jest też taki trochę pay to win, bo ktoś, kto ma myszkę, to na pewno będzie dużo lepiej grać od kogoś, kto ma pada. Chyba, że ktoś jest tak wyćwiczony naprawdę nieźle na padzie i strzela po prostu bosko. Ale nie wiem, czy tak się da, bo myszką jednak mamy ruch, a gałką musimy chwilę poczekać, aż przysłonie się, nie? Jest różnica w tym. Cóż, wracając do Wiedźmina drugiego. Gra naprawdę spoko, może tak to ujmę. Naprawdę fajna, może to będzie za dużo, dlatego że... Dobra, mam jeszcze napisy, więc mogę jeszcze chwilę pogadać. Dlatego że troszkę... Jest to ważny element fabuły, jednak troszkę tutaj coś nie pasuje, nie? Wiedźmin drugi w ogóle nie przyjął się aż tak dobrze, jak się spodziewaliśmy w Polsce, bo chyba za granicą przyjął się lepiej. I właśnie to jest to też, że on był bardziej robiony już na zagraniczny rynek niż na nasz polski. To cieszy mnie to, co zrobili w trójce, bo naprawdę bardzo fajnie to wyszło. I ta fabuła, co jest w drugiej części, jest dosyć istotna właśnie, mimo to, że... w sumie naprawdę jest istotna, bo to wszystko jest historycznie do trójki przygotowane. Był to taki przerywnik. Można by było nawet to w jakimś sporym DLC zmieścić, jakby chcieli, ale wiecie, ważne było, żeby wydać drugą grę, nie? W końcu, gdyby nie to, to byśmy mieli pewnie zamiast trzeciego Wiedźmina jakiegoś drugiego, który byłby właśnie takiej jakości jak tutaj, więc to bardzo fajnie, że to się zmieniło. Przede wszystkim to, że każdy Wiedźmin z części na część robił naprawdę spory skok w jakości, w grafice, w rozgrywce w ogóle. Są spore zmiany. No w trzecim to ta walka jedynie przypomina tutaj tą dwójkę, ale jest też inna sporo. Jest różni się całkiem sporo. Więc ta jakość z części na część naprawdę bardzo dużo się zmieniała. Bardzo, bardzo to cieszyło widzów, graczy i mnie też to cieszyło, że tak naprawdę bardzo fajnie się rozwija dzieło naszych Polaków, naszych rodaków. Fajnie. Szczególnie to, że ja bardzo polubiłem Wiedźmina po pierwszej części. Wiem, tutaj już mnie Sapkowski pewnie od razu zlinczuje. Po pierwszej części dostawało się taką kolekcjonerkę. Znaczy to nie była kolekcjonerka, tylko to był taki zestaw całkiem spory i to bardzo mi się podobało, więc troszkę byłem zawiedziony tym, co się dostawało później, takie mniejsze pudełka. Tam było naprawdę sporo rzeczy. Była mapa, był poradnik do gry, była instrukcja, była część książki właśnie. Tej części książki, która była walką Geralta ze Strzygą, tą pierwszą walką,
nie z gry, tylko z książki. To było po prostu przekopiowane, czy tam przepisane. W każdym bądź razie przeczytałem to i stwierdziłem, że kurczę, że naprawdę to jest fajne i mnie to zainteresowało. Więc po jakimś czasie, nie pamiętam po ilu, mieliśmy na lekcji taki temat, że opowiadaliśmy o książkach na lekcji polskiego, bo ja wtedy jeszcze chodziłem do szkoły, jak grałem Wiedźmina, w końcu to już trochę lat minęło, nie? Chyba z 10 miało ostatnio Wiedźmin 10 urodziny, o ile pamiętam. W każdym razie na lekcji mieliśmy taki temat, co ostatnio przeczytaliśmy. No i ja mówiłem właśnie, że przeczytałem fragment Wiedźmina i tak dalej. Nauczycielka mnie się spytała, czy chciałbym to przeczytać dalej. Ja mówię, że fajnie by poczytać, ale u nas w miejskiej bibliotece tego nie było, a wtedy jeszcze aż tak bardzo się nie czytało książek w internecie, jak teraz, nie? Więc skorzystałem z tej okazji i poszedłem po prostu do naszej szkolnej biblioteki i chętnie przeczytałem pierwszą część. To była część, która... nie pamiętam teraz już nazw tych książek, ale najpierw były dwie części, które działy się przed wydarzeniami, a zostały wydane później, nie? O ile dobrze pamiętam. I najpierw czytałem tą pierwszą część nie z tych wydarzeń przed, tylko po prostu tą pierwszą, co faktycznie była pierwsza napisana. Albo może coś pomyliłem, ale chyba jest tak, jak mówię. W każdym razie bardzo mi się to spodobało i poleciałem ze wszystkimi książkami od razu. Wszystkie przeczytałem w ciągu tam kilku chyba tygodni, kilka miesięcy to może mi zajęło. No w końcu to były czasy szkoły, więc tak nie miałem dużo czasu aż na czytanie. W końcu były też gry, nie? Tak sobie zażartuję. Ale dobrze, i tak mi się spodobała ta historia, że powiem wam, że jak zagrałem wtedy drugą część, to się trochę na tym zawiodłem. Jakoś był ten klimat, czuć było ten klimat odrobinę, ale coś tu się zmieniło, prawda? I pierwszą rzecz, na którą tak bardzo zwracałem uwagę, to ten soundtrack. Tak mi się w tej drugiej części jakoś nie czuję go. Po prostu w pierwszej części były takie fajne utwory, że ja nawet po skończeniu gry sobie puszczałem na YouTubie i słuchałem nieraz. To bardzo, bardzo takie przyjemne było sobie posiedzieć, posłuchać. Czasami nawet do nauki sobie słuchałem jakichś muzyczek z karczmy, takich tych wolniejszych, nie tam, że jak się grało w kości, jakichś tych bardziej szybkich, tylko tych wolniejszych, tak żeby sobie leciała w tle muzyczka do nauki, czy tam odrabiania lekcji wtedy. A tutaj właśnie w drugiej części to jakoś nie czuję chyba żadnego. No może ten soundtrack w menu jeszcze jest taki nawet fajny, interesujący, ale tak jakoś większość tych innych to po prostu nie czuję tego, nie? I w trzeciej części tak mi się to po prostu spodobało, że dali te dźwięki z pierwszej części. Bardzo dużo jest podobnych dźwięków, prawda? Tam można powiedzieć, że nuty się zgrywają ze sobą. No i naprawdę gratuluję im, że podjęli tą decyzję, bo dla mnie osobiście to bardzo super efekt wyszedł i chętnie mi się tego słuchało. W każdym razie może już wróćmy do tego, o czym mówiłem. Chodzi o trzecią część, kiedy będzie. Wiecie co, troszkę na pewno minie do trzeciej części, bo muszę ogarnąć powoli to wszystko, co się dzieje teraz na kanale. Zmieniam teraz grafiki, na pewno zauważycie. Chyba jak już dodam ten filmik, to pewnie będzie coś pozmieniane. W każdym razie muszę pozmieniać teraz wszystkie grafiki, i to na Facebooku i na kanale na YouTubie, dlatego że mam jeszcze tam napisane Twittera i Twitcha, jak używałem, prawda? Już teraz tego nie używam. Twitter był głównie do Twitcha, dlatego że oni tam jakoś wspólnie działali, ale poza tym już nie używam tych dwóch stron, że tak powiem. A teraz streamuję na YouTubie i według mnie jest znacznie lepiej, więcej osób w ogóle ogląda, wow, jest łatwiejszy dostęp po prostu do ludzi. Moim zdaniem YouTube super wyszedł z tym, że tu można streamować. I jest to znacznie prostsze, moim zdaniem. Na Twitchu bardzo, bardzo ciężko było streamować, ciężko w ogóle było dotrzeć do jakichś widzów. A tutaj nie dość, że możemy nagrywać filmiki, streamować, to są jeszcze z tego powtórki, ja tego oczywiście nie używam. I tak osobno nagrywam i wszystko przerabiam i wrzucam na nowo, jeśli coś jest interesujące.
Nie, właśnie to jest chyba takie najlepsze rozwiązanie. No, ale dobra, to nie o tym miało być. Chodzi tutaj o Wiedźmina, dlaczego jeszcze się spóźni. No dlatego, że chcę też pokończyć inne rzeczy. Mam trochę do nagrania z PlayStation. Chciałem w końcu spróbować jakąś grę z PlayStation, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać, ta jakość, prawda? Więc może jakąś gierkę sobie po prostu spróbujemy niedługo. No i cóż, myślę, że na tym skończymy. Dobra, można jakoś pominąć te napisy? No dobra, została nam jeszcze końcowa taka scenka, pokazali nam co działo się dalej w historii. Ja się z wami już pożegnam, więc trzymajcie się, do zobaczenia i do następnego, w następnej grze.